Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zapach cynamonu i w kuchni właśnie pachnie cynamonem. Mam tutaj gruszkę, dynię. Będę przygotowywała gofry. Gofry na słodko, właśnie z takim musem gruszkowo-dyniowym. Oczywiście podzielę się z wami przepisem. Zabieram się za przygotowywanie ciasta do gofrów. Pełny przepis wrzucę razem z rolką. Pierwsze gofry już upieczone są bardzo chrupiące. Kolejne tutaj się pieką. Szaleje mi tutaj wyświetlacz, ale tylko w telefonie. Normalnie musicie mi wierzyć, że nic kompletnie się z nim nie dzieje. Gofry gotowe. Do miseczki obok nałożyłam mus dyniowo-gruszkowy.